Jesteśmy dzisiaj z Tomaszem Urbańskim, jeszcze do niedawna wicewójtem gminy Tczew, obecnie osobą poszukującą pracy. Co się wydarzyło w ostatnich dniach? Dnia 2 grudnia zostałem odwołany zarządzeniem wójta, zostałem odwołany ze stanowiska bez konieczności świadczenia pracy. Co się wydarzyło? No, wydarzyło się, znaczy inaczej, nie usłyszałem od wójta żadnego uzasadnienia, dlaczego mnie odwołuje, co się wydarzyło. Usłyszałem tylko informację taką, że rozmawiałem z dyrektorem szkoły, a nie powinienem. No i na końcu usłyszałem od wójta, że teraz sobie startuj w wyborach. Czy chce pan wystartować w wyborach? Nie, nie mam takiego zamiaru. Ja się zastanawiam, czy w ogóle być w polityce, po prostu, czy odejść. No, doznałem naprawdę upokorzenia i źle się z tym czuję, bo myślałem, że dla dobra gminy, robię coś dla dobra gminy, ale w ogóle nie zostało doceniane. Dlatego naprawdę bardzo mocno zastanawiałem się, czy zostać w polityce. No to ostatnie miesiące były dla pana bardzo pracowite, bo przypomnijmy, że wójt przebywał na zwolnieniu lekarskim z różnych względów i to pan był właśnie osobą pełniącą obowiązki wójta. Jak długo się pan tym zajmował, kiedy wójt wrócił do pracy? No i kiedy poczuł pan, że coś jest nie tak? Zajmowałem się, byłem jak gdyby pełniącym funkcję wójta, organem, bo to głównie o to chodzi, byłem przez 6 miesięcy. Starałem się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, zresztą wydaje mi się, że nie było żadnych problemów, tak? Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń, ani radni, ani sołtysi, ani mieszkańcy. Wszystko funkcjonowało dobrze. Nawet od wójta usłyszałem informację, jak wrócił, że jest ok, że fajnie, że tak się, że go godnie zastępowałem. Wójt wrócił do pracy 5 września bodajże tego roku. No i tak naprawdę po 2 tygodniach zaczęły się problemy, czyli uszczypliwości wójta w stosunku do mnie. Po pewnym czasie zorientowałem się, że tak naprawdę jestem persona non grata. Może nie persona non grata od razu, ale Dlatego, że wójt ma, według mojej opinii, to jest tylko moja opinia, tak? Poprzez obserwacje, które prowadzę od września, że wójt ma po prostu obsesję na punkcie utraty władzy i ta obsesja się pogłębia, tak? A tutaj wójta tak naprawdę było spotykanie się z ludźmi, rozmawianie z ludźmi. No w tej chwili został pozbawiony tej możliwości, no nie porusza się sam. Żona przewozi go do pracy, no i to jest pewnie jego problem, który się będzie pogłębiał, bo tak to jest. Jestem po prostu pierwszą ofiarą wójta obsesji. Czy myśli pan, że będzie jeszcze tych zwolnień więcej? Powiem tak. Nie wiem, czy będzie i w jakim czasie, ale tak, spodziewam się, że może być ich więcej, ze względu na to, że obsesja prowadzi do paranoi, tak? Czyli w pewnym momencie okaże się, że każde spotkanie w gminie, które będzie trwało dłużej niż 5 minut, może być odebrane przez wójta jako spisek, jako nielojalność. I może się zdarzyć, że kolejni pracownicy stracą pracę, bo generalnie ja też byłem strofowany przez wójta, że wskazywał mi, z kim mogę rozmawiać, z kim nie mogę rozmawiać. No po prostu naprawdę sytuacja toksyczna. Wójt w oświadczeniu, które wystosował do mediów po pańskim zwolnieniu, napisał, że gmina obecnie będzie prowadzić duże inwestycje, między innymi budowę szkoły w Lubiszewie, przebudowę skrzyżowania w Swaróżynie. Czy pan w jakiś sposób, nie wiem, przeszkadzał tym inwestycjom? Absolutnie nie. Ja wspierałem je z całego serca. Szkoły w Lubiszewie z całego serca wspierałem. Gmina pozyskała nową działkę, co prawda w Stanisławie, ale to jest 200 metrów od szkoły. Pozyskała ją za moich czasów. Uzgodnienia pierwsze pojawiły się za czasów, jak byłem pełniącym funkcję wójta. Zjazd z drogi 22 to jest tak naprawdę okno i możliwość pozyskania kolejnych inwestorów na tereny w Swaróżynie, na tereny inwestycyjne w Swaróżynie. Także z całą stanowczością wspieram to i do tej pory wspierałem i będę wspierał, jeżeli to tylko będzie możliwe. Co teraz się wydarzy w gminie? Kto zajmie pańskie stanowisko? Nie wiem, ktoś musi zająć stanowisko moje ze względu na to, że w tej sytuacji wójt
musi mieć zastępcę, bo gdyby wójt miał wyższe wykształcenie, to wtedy nie musi mieć zastępcy. Jeżeli wójt nie ma wyższego wykształcenia, to niestety musi powołać zastępcę z wyższym wykształceniem. Czyli zmiany organizacyjne to będzie sprawa kosmetyczna, tak? Czyli pojawi się zastępca wójta, nie wiem kto, no i pewnie tam jakieś kosmetyczne zmiany organizacyjne. Co czeka teraz gminę Tczew? No mam nadzieję, że... Mamy półtora roku do wyborów, prawda? Mam nadzieję, że rozwój, że tylko i wyłącznie rozwój, tak? Ja nie chciałbym, pomimo to, że tak zostałem potraktowany, nie chciałbym teraz życzyć, znaczy tak, życzę wójtowi, bo też mi w ślad za tym, co on mi życzył, chciałbym podziękować za współpracę i życzę wójtowi, żeby rzeczywiście mu się udało. Bo tak naprawdę najważniejsze jest gmina, a nie stosunki między mną a wójtem. Ja po prostu wypowiadam to, co czuję, tak? To, co czułem w trakcie zwolnienia, to, co czułem w trakcie tych upomnień przez wójta i nie tylko przez wójta. A przez kogo jeszcze? No zdarzyła się taka sytuacja jakieś 2,5, może 3 tygodnie temu, że małżonka wójta przywozi wójta do pracy, no ze względu na to, że nie może się sam poruszać na wózku. Przywozi go do pracy, no i pewnego pięknego dnia zostałem poproszony do wójta na rozmowę, gdzie siedziała małżonka, usiadłem naprzeciwko, wójt siedział obok i tak naprawdę byłem strofowany jak chłopak szkolny, nie przez wójta, przez mojego przełożonego, tylko i to w gminie, tylko przez małżonkę, tak. No po prostu to jest kuriozalna sytuacja, na którą ja nie znam, po prostu nie potrafię tego opisać, tak. Jak do tego, jak w ogóle można do czegoś takiego dopuścić? No, nie może pan dochodzić, bo rozumiem, że pan czuje się troszkę pokrzywdzony tym, co się wydarzyło, bo przez ostatnie pół roku, no to de facto no, pan zajmował się sprawami gminy w 100%, bez zastępcy, rozumiem. Ale rozumiem, że tak jak zwykły pracownik zatrudniony o pracę, nie może pan dochodzić jakoś swoich praw, jeśli chodzi o chociażby stosunki dotyczące zatrudnienia. No niestety, stanowisko zastępcy wójta jest umocowane w prawie w taki sposób, że wójt ma prawo odwołać zastępcę wójta w każdej chwili, bez określenia tak naprawdę winy, czy tam określenia czegokolwiek. Tak? Jestem przez 3 miesiące jestem zatrudniony w gminie z umowy o pracę, ale to tylko po prostu bez konieczności wykonywania tej pracy. Jest już pomysł na to, co za te 3 miesiące? Za 3 miesiące, znaczy, wie pani co, no jakoś tam nie mam pomysłu w tej chwili. W tej chwili próbuję ochłonąć z tej całej sytuacji, próbuję się odnaleźć. Myślę, że potrwa to minimum 2 tygodnie albo może z miesiąc, bo naprawdę jest mi niesamowicie przykro z tego tytułu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.